Witam tutaj bęben w pralce. Omówimy linie trolejbusowe od 1984 roku do 2009 roku. Nie przedłużam i zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka o liniach trolejbusowych w Lublinie. Linia 150 w 1985 roku jechała przez Zana, Aleję Kraśnicką, Aleje Racławickie, Krakowskie Przedmieście, Królewską, Zamojską, 1 Maja, Lubelskiego Lipca, Młyńską i Dworcową. W 1987 roku jechała przez Lipową i Aleję Piłsudskiego zamiast przez Stare Miasto. W 2007 roku została wydłużona do Węglina i nie jechała przez Zana. Linia 151 w 1985 roku jechała przez Aleje Racławickie, Krakowskie Przedmieście, Królewską, Zamojską, 1 Maja i Kunickiego. W 1987 roku jechała przez Lipową i Aleję Piłsudskiego zamiast przez Stare Miasto oraz jechała dodatkowo przez Aleję Kraśnicką i Zana. W 1991 roku została wydłużona do Węglina i nie jechała przez Zana. Linia 152 w 1984 roku jechała przez Kunickiego, 1 Maja, Zamojską, Królewską, Krakowskie Przedmieście, Lipową, Narutowicza, Głęboką, Filaretów i Zana. W 1994 roku jechała przez Kunickiego, Aleję Piłsudskiego, Lipową, Aleje Racławickie, Aleję Kraśnicką, Zana, Filaretów, Głęboką, Narutowicza, Aleję Piłsudskiego i Kunickiego i była to linia okrężna. Linia 153 w 1985 roku jechała przez Drogę Męczenników Majdanka, Fabryczną, Aleje Zygmuntowskie, Aleje Piłsudskiego, Lipową i Aleje Racławickie. W 1987 roku jechała dodatkowo przez Aleję Kraśnicką i Zana. W 1991 roku jechała przez Zamojską, Królewską i Krakowskie Przedmieście zamiast przez Aleje Zygmuntowskie, Aleje Piłsudskiego i Lipową oraz została wydłużona do Węglina i nie jechała przez Zana. W 1994 roku jechała z powrotem przez Aleje Zygmuntowskie, Aleje Piłsudskiego i Lipową. W 2007 roku jechała przez Aleję Kraśnicką, Zana, Bohaterów Monte Cassino, Armii Krajowej, Orkana, Roztocze. W drugą stronę jechała przez Wileńską, Głęboką i Narutowicza. W 2008 roku jechała przez Narutowicza, Głęboką, Filaretów i Zana. W drugą stronę jechała przez Wileńską. Linia 154 w 1985 roku jechała przez Zana, Filaretów, Głęboką, Narutowicza, Lipową, Krakowskie Przedmieście, Rady Delegatów, Lubartowską i częściowo przez Aleję Spółdzielczości Pracy i została zlikwidowana w 1994 roku. Powróciła w 2014 roku na innej trasie. Linia 155 w 1985 roku jechała przez Zana, Aleję Kraśnicką, Aleje Racławickie, Lipową, Aleję Piłsudskiego, Aleje Zygmuntowskie, Fabryczną, Łęczyńską, Hutniczą, Gospodarczą i Mełgiewską. W 1992 roku jechała przez Wolską zamiast przez Aleje Zygmuntowskie i Fabryczną. Linia 156 w 1984 roku jechała przez Drogę Męczenników Majdanka, Fabryczną, Zamojską, Królewską, Rady Delegatów, Lubartowską i częściowo przez Aleję Spółdzielczości Pracy. W 2000 roku została wydłużona do Pętli Choćki Szpital jadąc przez Obywatelską, Choćki i Gębali. Linia 157 w 1984 roku jechała przez Aleje Racławickie, Krakowskie Przedmieście, Królewską, Zamojską, Fabryczną, Łęczyńską, Hutniczą, Gospodarczą i Mełgiewską. W 1987 roku zawieszona linia z powodu budowy ronda krwiodawców została przywrócona w 1990 roku i została wydłużona do Węglina jadąc przez Aleję Kraśnicką. W 1994 roku jechała przez Zana, Aleję Kraśnicką, Aleję Racławickie, Lipową,
Narutowicza, Głęboką, Filaretów i Zana. W grudniu 1994 roku jechała przez Aleję Kraśnicką, Aleję Racławickie, Lipową, Narutowicza, Głęboką, Filaretów i Zana. W 2004 roku została zlikwidowana i powróciła w 2016 roku. Linia 158 w 1985 roku jechała przez Dworcową, Młyńską, Lubelskiego Lipca, Aleję Piłsudskiego, Lipową, Krakowskie Przedmieście, Rady Delegatów, Lubartowską i częściowo przez Aleję Spółdzielczości Pracy. I z tym nie będę was zanudzać moim o trasie, bo jest bardzo podobna do innych tras, o których przez większość mojego filmu. Wchodźcie na stronę kmlublin.com.pl i tak dalej.